No dobra, no to zobaczymy, o co chcieliście zapytać Stępnia. Woli pan po okresie wypożyczenia zostać w Wiśle, czy wrócić do Norymbergi? To jest takie pytanie ciężkie do mnie. Nie zależy to ode mnie tak naprawdę, mimo że może bym chciał, bo tutaj mam większe szanse na granie. To tak się pewnie nie stanie, bo Wisła nie ma opcji pierwokupu, a Norymberga nie chce, żebym odchodził z tego klubu jeszcze i nie będę ukrywał, że też fajnie by było spróbować ponownie sił w Niemczech. Jeżeli się uda, to będzie super, a może być też taka sytuacja, że Wisła po prostu dogada się do kwoty odstępnego z Norymbergą i zostanę w Krakowie. Od kogo spośród doświadczonych zawodników Wisły najwięcej możesz się nauczyć, kto najwięcej pomaga młodym zawodnikom? Myślę, że w naszej drużynie jest sporo takich zawodników, od których można jakieś dobre rady wyciągnąć. Pierwszy z brzegu jest to oczywiście nasz kapitan Arek Głowacki, od którego można się bardzo wiele nauczyć, pomimo że ma ogromne doświadczenie, posiada również ogromną wiedzę i czy to w ćwiczeniach na siłowni, czy to w różnych gierkach na boisku podpowiada cały czas i naprawdę od niego można wiele wyciągnąć. Oczywiście nie możemy zapomnieć o Łukaszu Gregule, Darku Dudce, Pawle Broszku. Akurat dla mnie Paweł Brożek jest o tyle istotną osobą, że jest to ta sama pozycja co ja i od niego mogę się wiele nauczyć. Jeżeli chcę grać w przyszłości jako środkowy napastnik. Kto jest twoim piłkarskim idolem z dzieciństwa lub obecnie? Jakim zespołom kibicujesz w Polsce oraz za granicą? Kto jest moim idolem z dzieciństwa? Nie miałem takiego idola z dzieciństwa, ale myślę, że taki największy, który by gdzieś tam podchodził pod tego idola, był Ronaldinho z Barcelony, bo gdy on przyszedł do Barcelony, tak naprawdę zacząłem kibicować temu klubowi. I myślę, że to też jest odpowiedź na kolejne pytanie, jakiemu zespołowi kibicujesz za granicą. Jest to FC Barcelona i temu klubowi zawsze kibicowałem od małego. A w Polsce tak naprawdę jest to ten klub, w którym gram i temu klubowi kibicuję. Oczywiście wychowałem się w mieście, w którym kibicuję się Widzewowi i tam też zaczynałem swoją karierę piłkarską. Mam sentyment do tego klubu oczywiście, ale z dniem dzisiejszym kibicuję Wiśle Kraków, bo tutaj gram i chcę, żeby Wisła jak najlepsze wyniki osiągała. Czy dużo dobrego dał ci wczesny wyjazd do Niemiec, czy warto byłoby zostać jeszcze rok, dwa? Tak, myślę, że bardzo, bardzo dużo mi dał ten wyjazd i gdybym się cofnął w czasie i wiedział, co się wydarzy, zrobiłbym, myślę, to samo, bo naprawdę dużo się nauczyłem, dużo zyskałem, dużo doświadczenia, także zobaczyłem, jak to wszystko wygląda w Niemczech profesjonalnie, troszkę w lepszej lidze niż Liga Polska i to było bardzo cenne doświadczenie i myślę, że odpowiadając na to pytanie, myślę, że było bardzo warto. Piąte pytanie, no ciekawe bardzo pytanie. Jak wyglądał typowy dzień w Norymberdze? Z czego się składał? Co robiłeś po treningu? Czy zaaklimatyzowałeś się w Niemczech? Typowy dzień w Norymberdze wyglądał podobnie jak w Polsce, w zależności czy to był okres przygotowawczy, czy to był cykl normalny, sezonowy.
gdy mieliśmy dwa treningi, praktycznie cały dzień spędzaliśmy w klubie, o 9 śniadanie wspólne z drużyną, o 10 najczęściej trening, po treningu o 12 obiad, drugi trening 15:30, no i oczywiście wracałem do domu o 18, jakaś kolacja, odpoczynek. I trzeba było wstawać w kolejny dzień znowu rano na trening, także myślę, że to tak podobnie jak w Polsce, czy zaklimatyzowałem się w Niemczech. Tak, myślę, że tak, po pół roku zwłaszcza, bo pierwsze pół roku było naprawdę ciężkie, gdy nie potrafiłem jeszcze języka, ale po pół roku już zaczynałem nie wszystko może, ale większość rozumieć. No i z każdym kolejnym dniem, gdy już łapałem tego języka coraz więcej, było coraz łatwiej. Miałem też różnych ludzi, którzy mi pomagali, w tym był trener Adam Matysek w zaklimatyzowaniu się w Niemczech, także myślę, że mogę fajnie powspominać ten czas i chętnie będę wracał zawsze do Norymbergi. Kolejne pytanie, z którym z zawodników Wisły dogadujesz się najlepiej? Z którym z Wisły zawodników dogaduje się najlepiej? Myślę, że jest paru takich zawodników. Przede wszystkim Michał Buchalik, Maciek Sadlok, Maciej Jankowski, Darek Dudka. Myślę, że z tymi zawodnikami gdzieś tam spędzam więcej czasu, nawet tutaj na obozie. Ale akurat u nas w drużynie stworzył się taki kolektyw, że myślę, że każdy z każdym bardzo dobrze się dogaduje i każdy z każdym bardzo dobrze żyje. Jest naprawdę super atmosfera i chyba jestem w pierwszym takim zespole w swojej karierze, gdzie naprawdę czuć tą atmosferę bardzo, bardzo mocno. Kolejne pytanie, bardzo humorystyczne. Co byś zrobił, gdyby gonił cię pies? I ta sama osoba pyta, czy mam fanpage'a na Facebooku. A to pierwsze pytanie może zostawię bez komentarza. A drugie, tak, jest tam jakiś fanpage, ale ja go nie prowadzę. Parę tysięcy osób, jest parę tysięcy kliknięć, lubię to, ale tak jak mówię, ja tego nie prowadzę i tak naprawdę można uznać za to, że oficjalnego fanpage'a nie mam. Kolejne pytanie. Największy jajcarz w szatni Wisły. No myślę, że tutaj odpowiedź może być tylko jedna. Oczywiście Darek Dudka dostarcza tyle śmiechu i tyle śmiesznych historii, że można go śmiało uznać największym jajcarzem. Ale myślę, że to też dzięki niemu ta atmosfera mocno buduje nas i to też jest bardzo, bardzo ważne w drużynie piłkarskiej. Czy chciałbyś zostać w Wiśle po zakończeniu sezonu? Czuję się tutaj dobrze, tak naprawdę fajna drużyna. Osiągamy dobre wyniki, żeby nie powiedzieć bardzo dobre, bo gdybyśmy osiągali bardzo dobre, bylibyśmy pewnie na pierwszym miejscu, ale tak nie jest, więc nazwijmy to dobrymi wynikami. I myślę, że tak, jeżeli bym został w Wiśle, to też bym się cieszył z tego i nie byłaby dla mnie żadna ujma, że Norymberga mnie nie chce dalej, tylko zostaje w Wiśle, także zobaczymy tak naprawdę po zakończeniu sezonu, nie będziemy gdybać. Ostatnie pytanie, Marek Głaz. Jaki jest najlepszy polski sędzia? No bo na pytanie o najgorszego pewnie nie odpowiesz. Po co się narażać? Najlepszy? Dla mnie najlepszy jest sędzia Musiał. Teraz niestety, będąc w Wiśle, sędzia Musiał nie sędziuje nam meczów, bo z wiadomych przyczyn on jest z Krakowa i nie może, ale wcześniej, gdy grałem w Widzewie, sędziował mi parę meczów i uznaje, że on jest najlepszy.
A najgorszym, bez problemu mogę odpowiedzieć na to pytanie, kto jest najgorszym. Najgorszym sędzią dla mnie jest sędzia Małek, który już nie sędził Ekstraklasy. Chyba dużo osób mówi, że to był najgorszy sędzia w Ekstraklasie i ja też to podtrzymuję, także nie mam się tutaj na co narażać, mówię otwarcie. Dziękuję Wam za wszystkie pytania, jakie do mnie nadesłaliście i oczywiście pozdrowienia dla wszystkich fanów. Wszyscy czekamy na wznowienie rundy rewanżowej i oczywiście czekamy na Was na stadionie.